Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, a dzisiaj będziemy grali w Euro Truck Simulator, bo musimy sobie obowić nową ciężarówkę, a dokładnie renowkę elektryczną. Dobra, no to jedziemy. To jest informacja o moim systemie. Mamy tutaj Linux Mint Lambda 6, wersja 6.0.4, wersji Cinnamon, jądro Linux 6.1.0/21 AMD, procesor AMD Ryzen 5 5600G z Radeon Graphics, czyli procesorem graficznym wbudowanym, pamięć RAM 32 GB, ale on tu widzi 27, dlatego że część pamięci jest jako właśnie też pamięć karty graficznej wbudowanej w procesor. Dyski twarde to tam nie patrzcie. Karta graficzna, którą mam u siebie w komputerze, to jest RX 580, 8 GB od XFX. No i karta graficzna w procesorze Radeon Vega Series Mobile, czyli laptopowa. Serwer wyświetlania X11 jest bardzo dobrym serwerem. Dobra. Bierzemy się za Euro Truck, znaczy Truck. Poczekajcie, to mi się ze słuchawkami nie połączyło. Jeszcze raz. Się połączy. O, połączyło się. Dobrze. Nagrywanie idzie. Omówimy sobie najpierw właśnie. Okej, ruszajmy. Kabinę. Tu mamy ekran, na którym są wyświetlane właśnie parametry ciężarówki. No i tu mamy kilowaty, kilometry na godzinę, kilowatogodziny, kilowaty godziny i tak dalej. Stan naładowania baterii też. No, tak wygląda samochód. Jesteśmy w kopalni oczywiście. Jesteśmy w nocy. Tak wygląda Renault elektryczny, 100% elektryk. Jest to fajna ciężarówka. Zobaczymy sobie, czy migacze nam działają. Tak, działają nam migacze. Drugie migacze też działają. Stop, działa. Długie. Działają. Dobra. I co? Mamy tu prostą kabinę bez żadnych udziwnień. Jestem ciekaw, kiedy te ciężarówki wejdą na tak, że będzie można sobie je w grze kupić.
Tego nie mogę wam powiedzieć, bo nie wiem. Włączę, wrzucamy bieg. Złączamy ręcznik. No i możemy jechać powoli, wiecie co? Trzeba uważać przy jeździe tą krową. Dlatego, że ona bardzo szybko potrafi ruszyć. I nawet się nie zauważycie, jak przyrżniecie w bramę, jak ja ostatnio. Tak, ta ciężarówka ma też opcję odzyskiwania energii, więc może się doładowywać, ale to jest tylko doładowywanie, a nie ładowanie. No, i teraz przerzuciłem na piątkę i dałem silniki na full moc. Wyjechaliśmy z kopalni, jedziemy dalej. Tutaj polecam wam jechać bardzo ostrożnie, bo tutaj powyżej 50 będziemy się zmierzać z ciężarówkami. I tak, mamy teraz włączony tempomat i ciężarówka nam utrzymuje stałą prędkość. No i tu macie właśnie te różne parametry. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. O, tak wygląda odzyskiwanie energii. Powiem wam, oczywiście tutaj nie będę przyspieszał, nie wiem na ile, bo to mam stres jazda, wiecie. Rozpędzimy się tu trochę. I teraz sobie odzyskamy trochę. Wiecie, na takich pochyłościach odzyskiwanie energii jest właśnie bardzo dobrym pomysłem, bo przy okazji właśnie zwalniacie i odzyskujecie energię. Się dobrze rozpędzimy, więc sobie zaraz znowu odzyskamy energię. Powiem wam tak, tego typu pojazdy mają sens w tej grze, bo dawno były potrzebne. Było tu będzie niezła pochyłość. I tak widzicie, że musimy tam zwolnić, bo będziemy skręcać i teraz odzyskujemy energię. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Więc trochę tej energii sobie odzyskaliśmy. Teraz sobie wjedziemy na autostradę i zobaczymy, ile tym powerbankiem możemy się rozpędzić. Co dla mnie będzie mega fajnym wyczynem. O,
Ale możemy na pusto. No to i zaczynamy procedurę rozpędzania. Godzinę. Właśnie jedziemy pod górę, to więc ta ciężarówka też ma obciążenie niezłe. Ale do końca trasy 3 godziny. 237 km. A nie było 240. Opcjonalnie. Spokojnie, zaraz nam się zacznie rozpędzać. To sobie zobaczymy, ile możemy maksymalnie wyciągnąć. To też jestem ciekawy. Ostatnio leciałem 131 na godzinę. A odzyskiwanie energii przy 131 na godzinę to jest coś wspaniałego. A to mam gdzieś ograniczenie prędkości. Teraz ten pierwszy burzalek mogę wszystko. Bailando, powiem szczerze. Kto w tym roku nie leciał 132 na godzinę? Jak w Falloutie. Mój panie, ale prędkość. 136, 137. 138. Dajesz więcej. 140. Dajesz więcej. Dajesz. 143. 144. 148. 9. 50. 151. Wow, mój panie, ale prędkość. Walu, zwolnij, bo się w czasie przeniesiemy. 153. Nie no, już kocham tą ciężarówkę. 153 na godzinę, 154. Proszę państwa, Robert Kubica zasuwa tirem wyładowanym kruszywem. 155. O mordę, czy to się kiedyś skończy? O kurde, patrzcie, patrzcie, 160. No, wymieniamy. Sorry, Władek. 160, widzieliście to? 160. Ty, ale ile baterii zażarło? 160 na godzinę, to jest rekord. Kurde, nie wierzę, że w historii Eurotracka nagrałem to. 160 wyładowanym zestawem. Ale jak Bailando idzie, powiem wam szczerze, prowadzi to się jak marzenie. Zobaczcie, jak baterii szybko ubywa. Godzina 30 coś. O, teraz będzie dobre. 150. Pierdziele, jak to leci. Dobra, bo nam tu bateria się kończy. Malina! Malina! Powiem szczerze, mamy ostatnią chyba kreskę baterii.
Ale co, nie możecie powiedzieć, że nie jestem świetnym kierowcą. Uniknąłem wypadku. A że wjechałem do parku dla ciężarówek? Idealnie. Dobra, wytrzymujemy się. Wow. Dlatego mówię, że trzeba uważać. Sobie obrócimy. Nie, ten film na YouTubie to będzie bajka. Dobra, przestańcie mi tutaj pisać, że niezgodnie z przepisami i tak dalej. Po prostu nie mam wyjścia. Kurde, powiem wam szczerze, że akurat teraz ciśnienia musiało zabraknąć. Dwa, niskie ciśnienie powietrza, nie no bajka. No, ona nie chce tak. Dobra, sobie tu obrócimy. Sorry bardzo, że tak, ale... Dobra, i on mi każe jechać tędy. Kontrola graniczna. Ja się pomyliłem, miałem prawo. Wszystko się stało tak szybko. Ten film ma na celu tylko pokazanie możliwości tej ciężarówki. Dobra. Gdzie mam tu jechać? Więc widzieliście, ile mogliśmy wyciągnąć. Już nie będę tą ciężarówką tak przyspieszał, bo to już jest chore. Opanowanie tego to graniczy w ogóle z cudem. Ale zużyliśmy prawie całą baterię teraz. 81 wystarczy. No i mogę wam powiedzieć, że... Że nie zdaje się tym jeździć. Powiem wam szczerze, że jeszcze nigdy nie leciałem ciężarówką wyładowaną ze stawą 160 na godzinę. Prawdopodobnie z górki to by jeszcze lepiej poleciało. Trzymaj się prawej strony. Jeszcze raz bardzo fanów motoryzacji przepraszam za ten maner na przejściu granicznym, ale mi się pokiełbasiło po tym wszystkim, jak tutaj kurde zaczęły się dziać takie fajne rzeczy. Prądu zabrakło. Zobaczymy, czy dojedziemy. Niby 24 km.
Przecież kurde przyjechałem na żółty jeszcze. Trzymaj się prawej strony. Przygotuj się do skrętu w lewo. Pewnie będzie spóźnienie, wiecie, i tak dalej. Skręć w lewo. Skręć w lewo. Jesteś w celu. Pozdrawiam, Piorun Burza Elektryk, naczelny inżynier w tej miejscowości.